W sobotę 14 marca w sali sportowej Zespołu Szkół w Pieszycach odbył się turniej piłkarski młodzików. Jest to turniej młodzików zorganizowany po raz już 10. Turniej jest przeznaczony dla młodzików i dla trampkarzy. Są to dwie kategorie wiekowe, kategoria rocznik 2000 i młodsi oraz kategoria rocznik 2002 i młodsi. W kategorii rocznika 2000 i młodsi mamy dwie drużyny, w tym właśnie jedna z nowej paki. W kategorii młodszej mamy trzy drużyny, dwie drużyny z Pogoni Pieszyce i jedna drużyna z nowej paki. W turnieju wzięło udział pięć drużyn, w tym dwie z miasta Nowa Paka w Czechach. Szczególnie ważnym wydarzeniem jest tutaj to, że mamy dwie drużyny z naszego zaprzyjaźnionego miasta Nowa Paka. Są to dwie dobre drużyny, bo w zeszłym roku jedna z tych drużyn nawet wygrała ten turniej. Poziom zawodów stał na wysokim poziomie, a na zwycięzców czekały puchary i nagrody rzeczowe. Głównym celem jest propagowanie sportu i wspólna zabawa. Fair play, gra fair play przede wszystkim. Nagrody są finansowane przez Urząd Miejski w Pieszycach oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W kategorii rocznik 2000 oraz 2002 pierwsze miejsce zajęli nasi sąsiedzi z Czech. Również najlepszymi bramkarzami oraz strzelcami w swoich kategoriach zostali wybrani zawodnicy z Nowej Paki. Zwycięzcom gratulujemy.